Cześć, witam Was w kolejnym poradniku. Dzisiaj zagramy sobie Setrą, mianowicie Królami Grobowców. I tutaj od razu zaznaczam, że tu będzie też zawarta Akademia Taktyczna, a jeżeli nie wiecie dlaczego, to dowiecie się już jak zaczniemy kampanię. I tutaj Was proszę o pisanie kolejnych frakcji, natomiast myślę, że poradnik z tego legendarnego bohatera będzie miał dwa odcinki, także już bez dalszego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Więc tak, na starcie omówimy sobie, czym specjalizują się Królowie Grobowców i ich mechaniki oraz technologie. I tutaj zaczniemy sobie od technologii, myślę. Mamy kilka drzewek technologii, mianowicie 6, i każdy prowadzi do wzmocnień, które kupujemy za urny konopskie, za które zaraz Wam wytłumaczę, i za złoto. I teraz tak, dzięki odblokowywaniu sobie poszczególnych początkowych technologii odblokowujemy sobie limit armii, do czego też zaraz przejdę, i mamy także bohaterów, którzy mają lepsze cechy niż ci zwykli bohaterowie, dlatego to jest dosyć ważne, i również dostajemy dostęp do rekrutacji bohaterów, bo nie dostajemy ich z budynków, tylko właśnie z technologii bądź z losowych eventów, plus wzmacniamy tutaj poszczególne jednostki bądź też zwiększamy sobie limit jednostek zwykłych, co też Wam zaraz wytłumaczę. I tutaj ja polecam Wam sobie na początku robić tutaj właśnie Pana od Rydwanów, czyli to jest dynastia szósta. Jest dosyć silny i dodaje nam fajne limity dla właśnie Rydwanów. Plus, z tego co się nie mylę, to on daje też buffy dla bohaterów na Rydwanach, ale tutaj nie jestem pewien, mogę się mylić. Kolejnym fajnym bohaterem, który nam tutaj udostępnia, jest z piątej dynastii, mianowicie plus 2 dla kapłana fliszów, czyli poziomy, plus rezerwa wiatrów magii frakcyjnie, plus 5, także super. Również bardzo dobry lord, którego możemy sobie odblokować. I tutaj później mamy, i to ja go preferuję, głównie mamy liczba oddziałów plus 2 dla Ushabti, ja Ushabti bardzo lubię, plus dla jednostek Ushabti siła pocisków, też są bardzo dobre te jednostki moim zdaniem, także te trzy polecam Wam najbardziej. Tutaj jeżeli ktoś jeszcze to w późniejszej fazie, na początku dlatego go nie polecam, w późniejszej fazie liczba chymeryjskich sfinksów bojowych, jedna z lepszych jednostek jaką możemy posiadać w tej frakcji, dlatego też ten bohater jest super, jeszcze wzmacnia pancerz. I tutaj mamy już troszeczkę słabszych lordów, natomiast tutaj plus 1 ładu publicznego wszystkich prowincji też jest bardzo dobre, plus stawka podatkowa frakcyjna oraz no i ten bohater jest najsłabszy tutaj. Zazwyczaj pierwszą dynastię robi już na końcu. I tutaj jest też haczyk. Tempo badań minus 30%. I zaraz Wam tłumaczę, dlaczego ten limit armii tutaj jest napisany. I przejdziemy sobie do tego, że my, jako Królowie Grobowców, jednostki posiadamy za darmo. Co to oznacza? Że my za te jednostki, i jakie kupujemy, to są za darmo. I jakie trzymamy, również są też za darmo. Natomiast nie mamy, tak jak inne frakcje, dużego dochodu z budynków, bądź też na start 2,5 tysiąca, tak jak ma to każda frakcja, tylko my mamy bardzo mały dochód i głównie bazujemy na walkach i z walk zdobywamy złoto i dzięki temu rozwijamy nasze miasta i potem możemy robić te jednostki, tak samo czy to też budynki, czy tu też mamy w obrzędach dwa obrzędy za złoto i tutaj też szybko wyjaśnię. Sarkofag dusz, jedna z lepszych artylerii w grze. Tutaj jeżeli mamy złoto, to jak najprędzej sobie to odblokowujemy. Wymagane jest 20 jednostek w armii, co osiągniemy dosyć szybko. I tutaj nekrotek w niektórych sytuacjach również, ponieważ możemy zająć osadę od razu na trzecim poziomie. Tak samo jak i rozwój plus 30, czas budowy dla wszystkich budynków, też bardzo dobre umiejętności. Do czego też zaraz przejdę. I tutaj od razu powiem, że jest bardzo duże tłumaczenie, jeżeli chodzi o Królów Grobowców. Wracając do tego, że mamy jednostki za darmo i ktoś by powiedział, to co, że nie mamy złota, a skoro mamy jednostki za darmo, to to nie jest zbyt mocne. No tak się składa, że nie jest, tak jak powiedziałem, niektórzy bohaterowie zwiększają nam limit jednostek, a to dlatego, że budynki również nam zapewniają pewne limity, ponieważ mamy określone limity jednostek, nie licząc szkieletów włóczników i szkieletów wojowników. Każdy budynek daje nam plus ileś jednostek, w zależności który budujemy. I oczywiście one się stakują, czyli jeżeli w innym mieście mamy ten sam budynek, dostajemy plus do limitu tej jednostki. I tak jak tu mówię, złoto nie daje nam dużo, natomiast tutaj lokacja jest na tyle bogata, tak samo jakbyśmy zaczynali innym lordem, że jeżeli już opanujemy kilka tych prowincji, to ten dochód wejdzie na 2000, to jest całkiem sporo.
i pod koniec części pierwszej bądź drugiej poradnika wyjaśnię Wam fajny cheese, który można zrobić. Można wtedy zarabiać bardzo dużo złota. Natomiast jest to około 50-60 tury. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, to oglądajcie, bo to jest bardzo fajny tryk moim zdaniem. Chociaż powinni go znerfić, zmienić, usunąć, bo jest troszkę przesadzony jak na moje. I teraz przejdziemy do jeszcze jednej mechaniki. My jako Królowie Grobowców mamy dostęp do Księg Nagasha. Jak widzimy, tu jest cała nasza mapa, po której możemy się poruszać. I tutaj w zaznaczonych miejscach mamy księgi. One, jak je zdobędziemy, dostajemy odpowiednie benefity. Natomiast ich zdobycie nie jest zbyt proste. Księgi są oznaczone już na mapie, tutaj, którą tutaj widzimy, takim niebieską poświatą. I tutaj chyba mamy nawet jedną pokazaną, chociaż może się mylę. One się respią dosyć losowo, chociaż niektóre są w tym samym miejscu, ale tutaj nie jestem do końca pewien, bo Królami Grobowców bardzo długo nie grałem, więc tak to mniej więcej działa. I tak samo jak powiedziałem, tutaj mamy ten limit bohaterów. Z racji, że mamy darmowe jednostki, to gdyby nie było tego limitu bohaterów, byśmy mogli robić bohaterów cały czas i cały czas im rekrutować na te najsłabsze jednostki i po prostu 10 bohaterami atakować, a to by było totalnie bez sensu. Natomiast nie przejmujcie się, tutaj mamy tylko odblokowanie do 6 bohaterów, natomiast to jest darmowe. Również mamy dostęp do kultu śmierci i w kulcie śmierci możemy również limit armii wykupić za 10 tysięcy złota i 800 urn konopskich, tak samo jak i również jednostki, czy to też pancerz, zaklęte przedmioty, talizmany oraz różne tego typu rzeczy. Coś jak w krasnoludach. Krasnoludy też mają do tego dostęp, tyle że oni nie mają urn konopskich. I teraz tak, za urny konopskie dostajemy z postaci, z różnych miast, z różnych budynków, bądź też eventów. I za urny konopskie możemy sobie właśnie wykupić w technologiach, czy to bohaterów, czy to właśnie tutaj różne przedmioty, bądź też jednostki, czy to ten limit armii, który potem można praktycznie spamować, jak już mamy dużo tych surowców. I późniejsza faza gry, moim zdaniem, Królami Grobowców jest bardzo prosta. Więc tak, myślę, że to praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o Królów Grobowców. Tutaj jeszcze pokrótce wytłumaczę. Mamy nie tylko poprzez legendarnych bohaterów i budynki rozrastanie naszych jednostek, tylko też poprzez głównie mamy tutaj nekrotekci. Oni zwiększają limity jednostek na wyższych poziomach i potrafią je leczyć, to też jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o technologię, czy to też mechaniki Królów Grobowców, to jest chyba tyle. Więc tak, przejdziemy sobie już do rozgrywki. Założymy sobie najpierw cele. Pierwszym celem będzie nie umrzeć, to jest najważniejsze. Jeżeli nie umrzemy do tej 15 tury, jak już zrekrutujemy drugiego bohatera, to już powinno być o wiele, wiele łatwiej. Natomiast do tej 15 tury jest dosyć ciężko i mało możemy zdziałać. Dlatego też będą dwa odcinki. Natomiast podczas tych dwóch odcinków też dużo nie zdziałamy. Jest ciężko o łatwy start Królami Grobowców. Natomiast jeżeli zrobimy pierwszą technologię, która zajmuje 15 tur, i drugą technologię, która zajmuje już 19, bo mamy plus 30% za każdą technologię, to wtedy już w tej turze 29 mamy trzech bohaterów i wtedy jesteśmy już bardzo silni. I jednostki mamy za darmo, więc to jest dużym plusem już w tym momencie. Więc tak. I spróbujemy też zająć Zandri, natomiast pewnie je stracimy. Spróbujemy sobie poradzić z dosyć ciężkim przeciwnikiem, ponieważ ma o wiele lepszą piechotę niż my, jest silniejszy od nas. Więc nam trochę ciężko będzie to przeżyć, natomiast da się to wszystko ładnie rozegrać. Mamy również dostępa do kymeryjskiego Sfinksa Bojowego, o którym już wcześniej wspominałem. I do silnej jednostki piechoty, czy to też już troszeczkę słabszych rydwanów. Tutaj jeszcze pokrótce chciałem wspomnieć, dlaczego jest to Akademia Taktyczna, tak jak powiedziałem już na samym początku. Ponieważ korzystamy z jednostek do takich, jakich mamy dostęp. No nie ma tak, że my chcemy osiągnąć na przykład najlepsza jednostka w naszym rosterze, to moim zdaniem Necrosphinx, bądź też tutaj właśnie Kościany Olbrzym jest bardzo silny w moim uznaniu. Nie możemy ich robić 20, bo mamy limit jednostek, chcemy mieć kilka silnych armii, więc korzystamy z tego, co mamy, czyli mamy kilka uszapti, dodajemy uszapti. Mamy kilka kawalerii, dodajemy kawalerię. I staramy się tak rozdzielać to po armiach, żeby każda była w miarę silna, a nie tylko jedna super mocna, ponieważ byłoby to ze sensu, bo przeciwnik w późniejszej fazie jedną armią niszczyłby nam trzy, a to nie ma jak się powiązać. Jest to totalnie bez sensu.
Zatem już bez dalszego gadania przejdziemy sobie do rozgrywki. Zaczynamy w dość dziwnym miejscu, mamy sporo przeciwników dookoła. Postaramy się jakiś pakt handlowy zawrzeć, jak już osiągniemy drugi poziom naszej stolicy, ponieważ mamy dostęp do statuetek. I te 100 dochodu, które będziemy uzyskiwać, to jest dosyć sporo na początku. Dlatego też będziemy do tego dążyć. I teraz tak, jako pierwsze naszym bohaterem Setro kierujemy się tutaj jak najdalej na południe. I to jest głównie w celu zbejtowania tutaj, w celu szybkiego przyjścia właśnie dzikich orków do nas, żeby osobno tę armię pokonać i dostać złoto z tych walk. To jest dla nas najważniejsze, osiągnąć jak największą ilość złota. I teraz tak, zaczynamy sobie z budynkiem, który nam daje dostęp do rydwanów, jako że jeden rydwan mamy, a ten budynek daje nam plus dwa rydwany, to możemy zrobić jeszcze jeden, tutaj na dole również jest to opisane. I ja preferuję, w momencie kiedy nie mamy teraz na początku do czynienia z dużymi jednostkami, rekrutować szkieletów wojowników. Zatem dwa oddziały plus rydwan. I jeżeli chodzi o budynki, mamy kilka opcji. Jako że tak nie będziemy mogli, jakby to powiedzieć, zrobić dużo dochodu, dużo armii, więc w armię na początku iścia sensu nie ma za dużego. To zaraz jeszcze przyjdziemy, prawdopodobnie za 2-3 tury wam opowiem. Dlatego też tak samo w rozwój. Rozwój przyjdzie z czasem, na spokojnie. Początek chcemy zdobywać jak najwięcej złota. My się wydaje, że rozwój jest na tym drugim miejscu, szczególnie na początku. Później dopiero idziemy w ten rozwój, szybciej będziemy rozwijać tą prowincję. Dlatego też tutaj dochód 50 plus 30% z budynku osadu, więc 65 plus 5% ruchu na mapie kampanii na naszych miejscach. Kosztuje tylko 400 zł, więc w miarę szybko się zwróci. Dlatego budujemy też ten budynek. Ten na razie zostawiamy, później go usuniemy. Zaraz wam to wytłumaczę. Tutaj zaznaczę sobie technologię, tak jak ja powiedziałem. Ja lubię sobie pójść w rydwany bądź uszapki, jako że z rydwanów za bardzo korzystać na początku nie lubię, ponieważ kombinacja rydwany plus do kitu piechota działa słabo, ponieważ te rydwany nam ciągle umierają, więc ja pójdę sobie w uszapki. Moim zdaniem bardzo silna jednostka, jeżeli chodzi o wspieranie piechoty, nie o samą walkę w zwarciu, ponieważ królowie grobowców mają dosyć słabą tą walkę, jeżeli chodzi o te początkowe jednostki, dlatego też dynastia czwarta, ona się nam za 14 tur zrobi. I to jest koniec tury pierwszej. Więc tak, w turze drugiej, jak widzimy, nasz przeciwnik już do nas podszedł, prawdopodobnie nas dogania. Natomiast to nie jest jego jedyna armia. I tu was mogę zapewnić. Tutaj dziadek gada znowu. To wam pokażę. Dzikusy mają bardzo dużą przewagę nad nami. Mają czwartą siłę na świecie, mają dziesiątą siłę na świecie swoją drogą. On prawdopodobnie posiada teraz trzy armie. Co prawda nieduże, mniej więcej tak jak tu ma armię te takie po kilka jednostek. Natomiast tak jak mówię, ta piechota jest o wiele silniejsza od naszej. Są to dzikie orki, dlatego za szybko nie chcemy się z nimi bić, dopóki nie będziemy mieli 20 jednostek. W tym celu też cofniemy się z powrotem. Najlepiej tak, żeby tutaj na wsparcie Khemri prowadziło. I będziemy dalej rekrutować jednostki. W tym przypadku znowu to będą szkielety wojownicy i jeden oddział włóczników, ponieważ on ma kawalerię. A jak wiemy, to już ten bonus przeciwko większym jednostkom się zalicza. Więc dlatego też jednych włóczników. I teraz, tak jak powiedziałem, będziemy burzyć budynek, bo działa to tak. My mamy dostęp plus 2 dla rydwanów szkieletów i dopóki nam w armii te dwa szkielety rydwany nie zginą i my nie musimy ich rekrutować od nowa, to my możemy sobie ten budynek usunąć, bo już większych benefitów na razie z niego nie mamy. Dlatego też tak zrobię, go usunę i w następnej turze zbudujemy sobie po prostu budynek lepszy. Tutaj wracając jeszcze do omówienia frakcji, nie będę tego robił teraz na początku, będę to rozdzielał na odcinki bądź też części, tak jak w przypadku Imperium. Przejdziemy sobie też do umiejętności bohaterów i tak jak wam powiedziałem, w większości przypadków będziemy szli drzewko niebieskie, natomiast tutaj jest troszeczkę inaczej. My zrobimy tylko sobie ten zasięg ruchu na mapie kampanii, czyli jeden punkcik tutaj i w Królach Grobowców jest bardzo ważne, żeby rozwinąć drzewko czerwone. I teraz dlaczego? Słaba piechota. Ulepszamy piechotę, mimo że niedużo, to chociaż trochę. Mamy też ulepszenia do łuczników, mamy również ulepszenia do uszaptich i również ulepszenia do rydwanów, czy to też większych potworów, dlatego drzewko czerwone jest bardzo silne, jeżeli chodzi o królów grobowców. Tak jest moje zdanie najprzynajmniej. I później mamy, co najważniejsze, wskrzeszenie. Czyli my
możemy wskrzeszać naszych sojuszników 480 punktów zdrowia w danym obszarze, co jest bardzo dobre. Daje nam jeszcze dyscyplinę, a jak wiemy, jednostki nieumarłe mają słabą dyscyplinę. Myślę, że wspominałem to w odcinku z zwykłych nieumarłych. Jeżeli ktoś nie widział, to sobie weźcie, tu gdzieś powinniście mieć adnotację. Więc tutaj drzewko czerwone jest bardzo ważne, żeby osiągnąć jak najszybciej to wskrzeszenie i potem idziemy w to specjalne drzewko, już potem prawdopodobnie, które zapewnia nasz bohater, ono jest bardzo silne, także tutaj polecam to robić. Również mamy dostęp do magii na naszym bohaterze, także później można sobie włożyć dwa punkty. Tutaj inwokacja czasy, całkiem silne zaklęcie obszarowe i oczywiście nagły atak też jest bardzo ważny, czy też Kymeryjski Sfinks i Rydwan Bogów. Super. Także tutaj pokrótka, tak jak powiedziałem, czerwone drzewko w Lordach jest bardzo ważne, przez to wskrzeszenie, które jest bardzo silne moim zdaniem. I bez dalszego przedłużania oddajemy turę drugą. Więc tak, w turze trzeciej zaczniemy sobie od budowy budynku. Tak jak powiedziałem, musimy jeden budynek zbudować, jest on dosyć ważny. Tutaj mamy budynek rozkopane groby. Daje nam on dostęp do łuczników. Co prawda tylko 4 oddziały, ale tak jak powiedziałem, łucznicy robią największe obrażenia, więc ich na pewno potrzebujemy na gwałt, że tak powiem. Tak samo obrażenie będą nam robić tutaj w tym przypadku Straż Grobowców z halabardami, czy to też ten Sfinks, czy to też te Rydwany, które są. Całkiem ok, jak na pierwszy tier. Tutaj mogę powiedzieć, że 9 jednostek Rydwanów na pierwszym poziomie jest spoko. I całkiem niezła tu dyscyplina w porównaniu do tych szkieletów. Także super. Tutaj przeciwnik nie podszedł. On czasami podchodzi, czasami nie podchodzi. I tutaj też zaznaczę, że te początki, jeżeli chodzi o królów grobowców, są różne. Ja mam często taki przypadek, że tutaj jeden z legendarnych lordów, który zaczyna tutaj, jeżeli chodzi o królów grobowców, z którym zaczynamy z wojną. Tutaj możemy sobie nawet wejść w dyplomację. Wyznawcy Nagasha. Przychodzi mi losowo po prostu i atakuje osady, gdzie tutaj jest Bretonia, on stoczy z nimi wojnę, on normalnie mnie atakuje Zandri albo Khemri. To jest bardzo dziwne, nie wiem od czego to zależy, jak na moje to powinni troszeczkę poprawić ten system komputera. Może zrobią to w trzeciej części, mam taką nadzieję. I tutaj też powiem, że mam nadzieję, że w tym roku wyjdzie trzecia część, także wtedy będziemy myśleć nad trzecią częścią i poradnikami. Natomiast już wracając tutaj do gry, my sobie z powrotem gdzieś wyjdziemy, może tutaj. Kawałek dalej, żeby sprawdzić, o tutaj jest nasz przeciwnik, czyli jednak podchodzi, prawdopodobnie z tej strony idzie jeszcze jeden, nie chcemy, żeby nas zaatakował z dwóch stron, dlatego znowu wracamy sobie tutaj w zasięg naszego garnizonu, on nie jest najsilniejszy, ale tutaj straż grobowa, katapulta, łucznicy, także ten garnizon na start jest moim zdaniem silny, jeżeli chodzi o królów grobowców, mimo że to jest stolica, to wydaje się słaby, ale nie, jest ok. I tutaj rekrutujemy sobie znowu jednych włóczników i dwa razy naszych szkieletów wojowników. Teraz niektórzy mogą powiedzieć też, że a szkielety wojownicy są lepsi, bo mają tą premię przeciw dużym jednostkom, a tutaj tego nie mają. No i niby dwa siły broni to niedużo, ale jak tutaj sobie spojrzymy, mamy 18 ataków w zwarciu i 22 obrony, a tutaj już atak w zwarciu tych włóczników ma 14 i mimo, że obrona jest większa, czyli linie trzymają dłużej, to teraz my nie mamy dużo łuczników. 4 oddziały to nie jest dużo, naprawdę. Więc my, mimo że chcemy utrzymać tą linię, to chcemy też, żeby ta piechota też jakoś działała, bo musi, ponieważ nie mamy dostępu do innych jednostek, więc nam zależy nawet na tych 2, 3, 4 punktach ataku, czy też siły broni. Przynajmniej tak jest moje zdanie. Więc dlatego szkielety wojowniki są lepsze, jeżeli chodzi na start. Tutaj chyba źle odmieniłem, no ale już trudno. I sobie tutaj rekrutujemy i oddajemy turę trzecią. Tutaj w turze czwartej, jak widzimy, przeciwnik się nas totalnie nie boi. Wynika to z tego, ma mniej jednostek i my go pokonamy bez problemu już taką armią, natomiast komputer ma większą siłę i on myśli, że jeżeli podejdzie tak, to my nic mu nie możemy zrobić. No natomiast się myli, możemy mu zrobić to całkiem dużo. On prawdopodobnie ucieknie. A jednak nie. Tutaj nawet automatyczna walka wystarczy, tak mi się najprzynajmniej wydaje. Możemy próbować ograniczać straty, jest to dosyć ciężkie, tak jak mówię, te jednostki są silniejsze, szczególnie irytujące są te chłopaki dzików, orkach na dzikach. Szczególnie bohater też jest tragedia, jeżeli tu chodzi. Tu trzeba uważać, żeby nam bohater nie umarł, jeżeli walczymy, to jest bardzo ważne.
Ja sobie pozwolę kliknąć automatyczne rozstrzygnięcie. Jesteśmy blisko garnizonu, więc mogę sobie na to pozwolić. I tutaj bierzemy oczywiście złoto. Mimo, że nie dużo, to zawsze złoto plus jeszcze za bitwę i ten dochód nam się zwiększa. Wracamy tutaj naszym bohaterem znowu w zasięg garnizonu. I rekrutujemy, uwaga, jeszcze tylko jeden oddział włóczników, bo będziemy zaraz rekrutować włóczników, więc nie chcemy już sobie zapychać tej armii, mimo że to nic nie kosztuje, więc teoretycznie możemy sobie kupić tych i najwyżej zwolnić, ponieważ nas to nie kosztuje. Można zostawić te dwa miejsca, mamy garnizon, więc tutaj już wedle uznania. Oczywiście rozdajemy poziom. Na setrze, tak jak powiedziałem, najpierw wędrowiec, potem czerwone drzewko i oddajemy turę czwartą. Tutaj w turze piątej widzimy, że znowu nas przeciwnik plądruje, bo oczywiście możemy zobaczyć, on stoi gdzieś tutaj. My się na razie tym nie przejmujemy, my chcemy sobie wyrekrutować tych łuczników, do których już mamy dostęp. Dlatego też dwa oddziały, zwalniamy jednych wojowników i trzeci oddział. I to jest koniec tury piątej. Tura szósta, dostajemy event i teraz tutaj zaznaczę, każdy z królów grobowców na początku dostaje właśnie taki event i tutaj mamy cztery opcje do wyboru. Mamy werbunek bohatera, księża grobowców. To jest najsłabszy z bohaterów. Na początku nie polecam go brać. Tak samo w technologiach. Lepiej tu właśnie nekrotektów, bądź też kapłanów. Mamy również właśnie wezwanie nekrotekta i mamy wezwanie kapłana. I teraz tak. Ja w moim głównym bohaterze na początku nie pójdę w magię, ponieważ potrzebujemy to czerwone drzewko. I tutaj zawsze polecam wam brać kapłana Lisza. Uwaga, z wyjątkiem jednego bohatera, który zaczyna na północy obok sióstr Avelornu. Nie pamiętam, jak on się nazywa niestety. Natomiast tamten bohater ma plus 3 do limitu i on zaczyna chyba z jednym magiem światła. Także u niego możemy sobie wziąć nekrotekta w tym wypadku, bądź też złoto. I tutaj nie dajcie się zmylić, nie bierzcie złota, grając każdą inną frakcją. Bierzemy kapłana Lisza, potrzebujemy czarodzieja. Mimo, że złoto jest kuszące, bierzemy tutaj, ten czarodziej jest bardzo ważny. Także kapłan Lisz. Zobaczymy, jaką ma magię. No i szczęśliwie dostaliśmy magię światła. Ja ją bardzo lubię. Także super. Natomiast lore magii królów grobowców też jest ok. Najgorszy, jaki możemy dostać, to jest chyba mag śmierci. Moim zdaniem to jest jedno z gorszych lore magii. Szczególnie na niższych poziomach bohatera. Nawet cienie są lepsze, tak jest moje zdanie. Można się z tym nie zgadzać. I teraz tak. Jako, że mamy kolejną turę, to musimy wyrzucić dwie jednostki, bo chcemy tutaj właśnie jeszcze naszego kapłana prowadzić do armii. Dlatego też sobie możemy połączyć jednostki, żeby się nie regenerowały. Pyk. I pyk. I tego rannego usuwamy. I rekrutujemy czwarty oddział łuczników. I wcielamy naszego Lisza do armii. I tym akcentem kończymy turę szóstą. Super, tutaj mamy, że jeżeli wygramy na plemię przez Czerwonego Rogu bądź Czaszkogniaty, dostaniemy plus 10 do relacji z Numas. My tego raczej nie będziemy w stanie zrobić, więc po prostu to olewamy, to dużo raczej nie zmienia. I teraz tak, wejdziemy sobie w dyplomację, żeby właśnie sprawdzić, czy może Numas nie chciałby z nami mieć umowy handlowej, nie chce, ale myślę, że pakt o nieagresji raczej podpisze. No niestety. Spróbujmy w takim razie dostęp wojskowy. Też się nie zgadza, być może z czasem to się zmieni. Możemy próbować ze strażnikami, oni raczej nic nie będą chcieli, bo minus 50 za wersji. Tutaj Nagash stracił armię, także dla nas na plus, raczej szybko do nas nie przyjdzie, jeżeli o to chodzi. No i zobaczymy sobie jeszcze siłę. Dzikusom już sporo siła spadła przez to stracenie jednego armii. Mamy jeszcze tutaj oczy dżungli, jeżeli ktoś już zdąży zauważyć, są dosyć silni. Natomiast oni nas nie zaatakują. Tutaj jak widać on ma taką to niebieską poświatę, czyli on posiada, z tego co się nie mylę, nie, w tym wypadku nie. Czasami tak się zdarza, że właśnie ten bohater posiada księgę, właśnie tutaj tą księgę Nagasha. W tym przypadku chyba tak nie jest, chociaż mogę się mylić, tak jak mówię, już troszkę nie grałem z tymi królami grobowców. Tutaj wiem z tego, co grałem właśnie Khemrim, że można grać pasywnie, bądź też można zagrać agresywnie, ale to już jest dość ciężkie, trzeba uważać, ponieważ przeciwnik jak nas otoczy trzema armiami, to raczej jest koniec, bo atakuje nas, atakuje garnizon i on może nawet sobie
czekać kilka tur, aż na ten garnizon spadnie z sił i go sobie po prostu przejąć. Można atakować Gorgazan bądź Zandri i my to za niedługo zrobimy. Tak jak powiedziałem, my chcieliśmy sobie tu tą armię zrobić. Natomiast przeciwnik nas jeszcze, nie, już w tym wypadku nas nie plądruje. Natomiast my sobie przejdziemy już tutaj właśnie w kierunku albo Gorgazan, albo Zandri. W tym wypadku wybierzemy sobie Zandri. Tutaj sobie idziemy jak najdalej, najlepiej w trybie marszu. I teraz, jeżeli okaże się, że tu są dwie armie przeciwnika, to radzę sobie wczytać poprzednią turę. Jeżeli nie ma, jest ok. Sobie idziemy. Aczkolwiek to nie jest od razu przegrana, jeżeli tu stoi. Można sobie wczytać, tu on nas dalej plądruje. Nam to dużej różnicy nie robi, on tym tą armią nie przejmie naszego zamku. Także na razie się tym nie przejmujemy i oddajemy turę siódmą. Tutaj w turze ósmej widzimy, że przeciwnik schował się do swojej osady i teraz jest dobra szansa, żeby pozbyć się tej jego armii, o ile dobiegamy. Zobaczymy. Tak jest, dobiegamy, dlatego atakujemy Dongaras, wracamy na nasze ziemię i prawdopodobnie potem atakujemy Zandri. Także zobaczymy. Myślę, że bez problemu sobie poradzimy z tym panem, chyba że ma tutaj wbudowany garnizon lepszy. Nie ma i tutaj ponownie jest siła na naszą. Także ja tutaj bym klikał automatyczne rozstrzygnięcie, szczególnie, że on w garnizonie posiada debeściaki dzikich orków. Oczywiście można rozegrać to manualnie i prawdopodobnie wtedy ograniczymy straty, bo tutaj mamy jeszcze Uszapti z Królestwa Dusz. To jest taka umiejętność w bitwie, może się nam uda pokazać prawdopodobnie już w drugiej części. Ja tutaj kliknę automatyczne rozstrzygnięcie, to w zupełności wystarczy. Straciliśmy dwa oddziały. Dużej różnicy mi to raczej nie robi. I sobie plądrujemy tą osadę oczywiście. Cel uzyskania może niewielkiej ilości złota, ale zawsze jakiejś. I oczywiście w tryb marszu nie wchodzimy, żeby nas przeciwnik przypadkiem nie złapał. I sobie rozdajemy poziom na magu. Tutaj oczywiście idziemy w zaklęcia, ale ja polecam sobie jeden bądź dwa punkciki potem, czy nawet trzy wsadzić tutaj w to uzupełnianie strat. To jest spoko, jeżeli chodzi o królów grobowców. I teraz, skoro osiągnęliśmy limit 20 jednostek, to zaraz zrobimy sobie obrzęd. Natomiast musimy wejść najpierw na naszą ziemię, bo teraz się go nie opłaca robić. A nawet zrobimy go troszeczkę później, zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Ale najpierw przejdźmy do tury 9. Więc tak, w turze 9, tak jak powiedziałem, troszeczkę się zregenerujemy. Straciliśmy dwa oddziały. Tak jak mówię, to tylko wojownicy, nie straciliśmy nic ważnego, typu rydwany bądź też kimerejskiego sfinksa. Dlatego też jest super. I tak jak powiedziałem, można wykonać obrzęd, żeby dostać już tą artylerię, która jest dosyć silna, jak widzimy, siła pocisków 960, natomiast ona ma dosyć niską celność, ale jest bardzo silna. Ale tutaj mamy poziom werbowanych lordów plus 3, dlatego też ja sobie poczekam, aż mi się zrobi ta technologia, tutaj za 6 tur. I na przykład ten obrzęd trwa tur 5, więc ja za 2 tury zrobię sobie ten obrzęd. Za 7 tur zrobię bohatera już na czwartym poziomie, ponieważ my bohaterem drugim zazwyczaj walczymy rzadziej, więc my chcemy, żeby ten poziom już miał wyższy, jeżeli mamy taką możliwość. A tutaj sobie możemy tych szkieletów wojowników na razie zrobić. Ten sarkofag na razie taki kluczowy mi się wydaje w tych pierwszych 10-15 turach nie jest, dlatego też oddaję turę 9. Więc tak, w turze 10 dostaliśmy fajny event, wiatry magii, mimo że feralny efekt. W momencie, kiedy nie rzucamy ulepszonych zaklęć, feralny efekt nie robi nam żadnej różnicy, więc te wiatry magii spoko. Być może się nam to przyda, mimo że to tylko 3 tury. Zobaczymy. Mówię, tutaj ten początek, jeżeli chodzi o Setra i Khemri, jest dosyć tricky. W tym celu też przejdziemy sobie. W sumie już tutaj bez znaczenia, gdzie przejdziemy, mogę stać sobie na końcu moich ziemi. Możemy też sobie wejść w tryb pogrzebani piaskiem, który nam udostępnia swoją drogą globalną rekrutację plus taką zdolność. Ona nie jest zbyt silna, ale też uzupełniamy jednostki. Tutaj już na pełno będziemy mieli. Zaatakujemy Zandri. Możemy już budować budynek, ponieważ dobiliśmy do drugiego tieru, ale go też od razu. Khemri na drugi tier sobie robimy. I oddajemy turę 10. Więc tak jak powiedziałem, w turze już kolejnej możemy sobie wejść w tryb marszu i idziemy na Zandri. Tutaj możemy jak najdalej oczywiście. Chcemy zaatakować i najlepiej przejąć tą osadę, jeżeli jest to możliwe. Tutaj nie wziąłem sarkofagu,
Natomiast zrobię to po prostu w turze następnej, jak już zajmę Zandri. Tutaj już dużego znaczenia to nie ma. Na razie nikt nie powinien nas zaatakować. Tutaj w turze 12 widzimy dwóch bohaterów nas plądruje. Tylko sobie zobaczę jego siłę armii, to jest dosyć ważne. No jest troszeczkę silniejszy od nas. Natomiast tutaj już garnizon jest lepszy, ponieważ ulepszyliśmy naszą osadę. Mamy grobowe skorpiony i już szapti, także jest super. I oczywiście, tak jak powiedziałem, najpierw sobie zaatakujemy Zandri. Automatyczne rozstrzygnięcie. Możemy plądrować, ale myślę, że się nie opłaca. Od razu okupujemy, dostaniemy urny konopskie. One później się nam mogą przydać. Od razu uzupełniamy jednostki, rozdajemy poziomy. Tak jak powiedziałem, tutaj 5 dyscypliny. Super. Czerwone drzewko. Umaga, oczywiście. Zaklęcie teraz. I jako, że mamy już dostęp do zarządzenia, to je wydamy oczywiście w rozwój i zasięg ruchu na mapie kampanii na naszych ziemiach. Usuwamy jeden oddział, czy też łączymy najlepiej oddział naszych wojowników. Przeprowadzamy już ten obrzęd. Akurat nam starcza złota. I do armii wcielamy sarkofag. On jest tutaj w sławnych regimentach, dlatego pyk. Jest fajnie tutaj. Nie polecam gnilców, są bardzo słabe. Już wolę tych wojowników. W tym celu też ten budynek mogę od razu usunąć je stąd. Bezużytecznie dostaniemy złoto. Jako, że tu już możemy budować, ale nie mamy złota, jak zniszczy nam się ten budynek, robimy od razu sobie kopalnię złota. 202 dochody, super. Plus pewnie odblokujemy sobie możliwość z kimś handlu, także fajnie. Ulepszamy budynek w dochody. Ulepszamy rozwój, jednostki na razie zostawiamy, to nam w zupełności wystarczy, dopóki nie osiągniemy trzeciego tieru. I tym akcentem kończymy pierwszą część tego poradnika. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnej części, to zasubskrybujcie kanał. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. I tutaj Was proszę jeszcze raz, piszcie następną frakcję, jaką byście chcieli zobaczyć, bądź też jakiego rodzaju filmy byście chcieli zobaczyć, bo jest Akademia Taktyczna, natomiast ją troszkę rzadziej będę nagrywał, bardziej się czuję w poradnikach lepiej niż w Akademiach Taktycznych. I ktoś tam jeszcze prosił kiedyś o lore magii, to też nagram. Nie wiem kiedy, ale nagram. Także możecie pisać jeszcze inne propozycje. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Ode mnie to wszystko. Cześć!